Witam, witam serdecznie do czytania, co Twoja dusza chce, byś wiedział, wiedziała na czas drugiej połowy czerwca. Czyli mniej więcej od 15 do 30 czerwca. Ale ja mam takie wrażenie, i dlatego robię to wcześniej, że to już może być od 11 albo nawet od teraz. Dlaczego tak mówię? Dlatego, że 11 Pluton zaczyna się cofać, a 17 Saturn dołącza i też zaczyna się cofać. Niesamowita moc, niesamowita siła wewnętrzna, a jeszcze Mars i Wenus we Lwie. Energia bliźniąt i tego 18 mamy nów księżyca bliźniętach, więc dużo się dzieje, ale przede wszystkim, co ja słyszę, to karma sprawdzam, what goes around comes around. Więc co wypuściłaś, co dałeś siebie, to teraz do ciebie powraca. Więc nastawmy się na to, co najlepsze. Byliśmy uczciwi, solidni i teraz dobrem powraca. Ta ilustracja i ta karta duszy jest dla ciebie osobiście. A więc tu nie ma myślenia tak naprawdę, czy logiki, intelektu, tylko odczucie. Co czujesz? Co wywołuje to w tobie samej? W tobie samej. Okej, teraz stawiamy jak zwykle na boku i zobaczymy, czy podpowie nam coś to, co będziemy widzieć tutaj z tej strony. Okej, tak, chcę, żeby wszystko było dobrze widoczne. Pierwsza wiadomość, i widzicie, to jest to, co tutaj ja widzę najważniejsze, i zaczyna się od razu od pierwszej wiadomości: transformacja. Mamy nów księżyca, który będzie 18 w bliźniętach. Super nów księżyca. Mamy coś, co zaczyna kwitnąć, i motyl zawsze zapowiada zmiany. Dobre jest to, że mówi wyraźnie, pozytywne zmiany nadchodzą. Już na horyzoncie, już tylko patrzeć. Za to stare wierzenia, struktury, to co takie było oczywiste, stare idee i pomysły, które się i tak nigdy nie spełniły, nie wyszły, może na dobre niektórym z nas, odpadają. Odchodzi przeszłość, którą należy zostawić w przeszłości, i pokazują się i będą pokazywać nowe drogi, nowe możliwości. Wkrótce zobaczysz świat w zupełnie świeży, nowy sposób. No, to jest ciekawe samo w sobie, już można by było zakończyć to czytanie. Widzicie, tutaj nosi w sobie coś nowego. To jest jak ciąża. Nowe dziecię ma się narodzić. Nowy pomysł, nowa idea, nowy sposób postrzegania. I wyższa siła zamyka nam oczy, uszy, nawet usta. Mimo, że to czas bliźniąt, mówi: poczekaj, poczekaj. Nie osądzaj, nie ruszaj do przodu z niczym. Nie atakuj, poczekaj, bo wszystko się zmieni. Przede wszystkim ty się zmienisz na poziomie DNA. Nowa energia przynosi nowe możliwości, i to, co dzisiaj wydaje się takie święte, niezastąpione, konieczne, jedyne, niedługo to odpadnie, bo coś nowego się narodzi. I widzicie trzecie oko. Bardzo ciekawe.
A więc zmiany tylko patrzeć, co niektórzy jeszcze nie zaczęli zmian, co niektórzy się w ogóle jeszcze nie przebudzili, co niektórzy przebudzili się, ale są na początku drogi, co niektórzy już na samym końcu. Ale ciągle coś nowego się dzieje, nowego zmienia, a więc od nowa. Tu jest główny taki temat, od nowa. Jakbyśmy się odradzali. I to wszystko dla najwyższego dobra. Jestem w centrum wspaniałych zmian, które dzieją się wokół mnie i jestem szczęśliwa i bezpieczna. Więc żeby nie wiem co się działo, jesteśmy bezpieczni i idziemy w stronę tego, co najlepsze dla nas wszystkich. Dla ludzkości. Następna wiadomość, która chciała wyjść, to w tej kolejności, to jest głębokie napełnienie, uzupełnienie, odzyskanie sił witalnych. I ja zawsze, kiedy to widzę i znowu patrzcie w księżyca, to słyszę, wyjdź z kierata, odstąp, wyłącz się, poluzuj, odpocznij, przytul się. Dlatego tu wszystko jest zamknięte. Zadbaj o siebie. Co też czasami mawiam? Nic nie urośnie na nieurodzajnej glebie. Żeby nie wiem jak podlewał. No niestety. Żeby coś komuś dać, trzeba najpierw to mieć samej samemu. A więc sami widzicie, trzeba przyjrzeć się sobie, może wziąć mały urlop, może wyłączyć telewizory, komputery, komórki na jakiś czas, pobyć na łonie natury, może nad wodą, ale przyjrzeć się temu, co karmi, odżywia ciebie indywidualnie. Co powoduje, że czujesz się szczęśliwa, spełniony, zadowolony? Co jest nektarem dla twojej duszy? Co należy zrobić, żeby poczuć się pełnymi życia? Co jest twoim takim sekretnym lekarstwem? Dla jednych ogródek, dla innych kwiaty, może masaż, może kąpiel, może bieganie, jeżdżenie na rowerze, tańczenie, śpiewanie, spacer na plaży, joga, medytacja. Bo to, co ciebie odżywia, jest twoim lekarstwem. A więc coś zrób takiego, żeby znowu stać się tą żyzną glebą. Następną wiadomość, jaką mamy, to zaprzeczanie. Czemu zaprzeczasz? Czemu odmawiasz? Strach jakiś, który powinien być zastąpiony podwyższeniem swojej świadomości. Czyli
Możesz się bać czegoś tylko dlatego, że nie masz wystarczającej wiedzy na ten temat. A więc się boisz. Strach ma wielkie oczy. Kiedy obudzisz się w nocy, jest zupełnie ciemno, automatycznie masz ciemne myśli. Ogarnia cię strach. Jesteś w jakimś domu, którego nie znasz. Jest zupełnie ciemno. Oczywiście. Nie wiesz nawet, czy twój następny krok jest bezpieczny. Ale wystarczy, że zapalisz świeczkę, lampkę i już zaczynasz widzieć. Już się przestajesz bać, bo widzisz, co przed tobą. A jeżeli w ogóle zapalisz wszystkie światła, no to dziękuję, do widzenia strachowi i wszelkim obawom. I o to właśnie chodzi. Zamiast podlewać strach jak malutkie ziarenka i będzie rósł i będzie powiększał się, zrozumieć, czego się boisz i dlaczego się czegoś boisz, dlaczego się obawiasz i coś robić w tym kierunku. Uczyć się na ten temat, zdobywać wiadomości, zadawać pytania. Twoja dusza chce żyć prawdziwie, szczerze i autentycznie. I to teraz jest ogromnie ważne. Czyli kierując się strachem, to tak jakby był na polu minowym. Nigdy nie wiadomo, co się stanie. Nadepniesz i może wybuchnąć. Więc absolutnie w ten sposób swojego życia nie układaj. Po co robić pole minowe? Od razu wyjaśniać sprawy. Uczyć się na ten temat, zasięgać informacji, a nie siedzieć i żyć w strachu. No to jest okropne, tylko o tym mówię. Następna wiadomość, słuchajcie, łączy się z tą, co była. 17 numer duszy, 17 zresztą czerwca Saturn zaczyna się cofać w rybach i będzie tam do 4 listopada, więc karma, 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 ale także to jest numer duszy, bo i karma związana jest z przeszłymi życiami. Więc polecam wszystko, co na temat karmy, bo to będzie teraz sprawdzian duży przez te następne kilka miesięcy. Figura A, figura B, tak, widzicie, jej spada tu maska. I czas być prawdziwą, jeżeli nie, to może ta prawdziwość teraz pokazać się co do różnych rzeczy na tym świecie w tej chwili. Ale o czym mówi najbardziej tutaj? No może będzie tak, że gdzieś trzeba będzie powiedzieć tak w swoim życiu. I będziesz wiedzieć, kiedy to jest. Ale przede wszystkim ta wiadomość mówi, żeby powiedzieć tak do siebie samej samego. Żeby zrelaksować się, znowu zamknąć oczy, wyłączyć się od wszystkiego, posłuchać swego serca, duszy. Co jest wewnątrz ciebie? Co cieszy ciebie? Co powoduje, że chce ci się żyć? Co powoduje, że czujesz się bezpieczny, spokojny? Zadbaj o siebie. Pokochaj siebie. Przytul siebie. Samą samego. To jest właśnie to. Więc widzę, że kładzie to czytanie duży nacisk właśnie w tym kierunku. No ta jest ciekawa, troszeczkę inna w tym momencie, ale mówi, że no to jest w ogóle międzywymiarowość i międzywymiarowe kontakty. Więc może tak być, bo to dzisiaj nawet wyszło w czytaniu, patrzę, że się częściowo pokrywa z moim czytaniem na poziomie 3.33 na Patronie, na ten kolejny tydzień, że widzicie, ta spokojna woda, spokojne uczucia, międzywymiarowe kontakty,
A więc to, czego nie da się dostrzec mędrca szkiełkiem i okiem, to jest na poziomie duszy. Czy to są anioły, czy to jest wyższa świadomość, czy boska energia, czy nasi przodkowie. Nasi najbliżsi po drugiej stronie. Mogą chcieć ci coś powiedzieć, podpowiedzieć, poradzić, szczególnie jak poprosisz. Możesz nagle we śnie ich spotkać. Mogą ci przekazać, może słowami, a może znakiem, symbolem, jakąś informację, która odpowie na twoje pytanie. UFO, teraz oni to inaczej nazywają, ale UFO niech będzie UFO. Kto wie? Może to nastąpić. Jakiś kontakt. I będziemy o tym słyszeć. Ale to coś jest dobre, pozytywne, naturalne i właśnie przebudzi nas do czegoś. Chociaż nigdy nie dajcie się zastraszyć, bo ja gdzieś tam słyszałam, ktoś straszył, tylko już nie wiem, czy po angielsku, czy po polsku. Ojej, to będzie koniec świata, jak się pokaże. No nie, no ten człowiek powinien iść na emeryturę i dać sobie na święty spokój, nie opowiadać o nim głupoty. Ale to tak zupełnie obok wszystkiego. Tak jak my byśmy byli już tacy cudowni, jedyni we wszechświecie, że jesteśmy jedyną planetą z życiem. No please. Okej. Jest taka stara przepowiednia, która wiąże się właśnie z tą wiadomością, szkocka zresztą, że ten duch boski, tej boskiej energii, pokaże się w formie kobiety urodzonej tam właśnie, w tej Szkocji. I po raz pierwszy wówczas świat zazna spokoju i pokój. No, to jest ciekawe. Ja oczywiście nie mam wątpliwości, że kobiety potrzebują być wyzwolone, wolne. Ok. Z drugiej strony, tu nie chodzi tylko o kobiety, ale o energię żeńską, która jest w każdym z nas, męska i żeńska. Męska to ta, chce wojny, chce do koryta, i chce rządzić, i chce ich wszystkich, no, jednym słowem, zamordyzm. Bo kasa, bo władza. I energia żeńska. Ja chcę kochać bezwarunkowo. Ja chcę współczuć innym. Ja chcę dać siebie wszystko dla innych. I dlatego muszę czuć się dobrze sam, sama. Muszę czuć się we własnej skórze. Rozumiecie? Miłość, dobroć, tak jak mama przytula dziecko do piersi po urodzeniu. To jest właśnie ta miłość. A ta męska, no przykro mi, ale nieciekawa, musi odejść. Więc tutaj o tym jest mowa. Kiedy ludzie zaznają, co to jest miłość bezwarunkowa, co to jest współczucie, co to jest dobroć, co to jest chęć działania na rzecz innych, nie dla kasy i władzy, ale od serca, bo jesteśmy ludźmi i powinniśmy ze sobą współpracować, szanować siebie i siebie nawzajem. No i patrzcie, co wyskoczyła. I nie do góry nogami, tylko prosto. Yamas, to jest z kart jogi. Moralność wszechświata. Czy to nie jest ciekawe? A więc twoja dobroć, współczucie, szczodrość powinna lśnić, błyszczeć. To tak jak przychodzi mi na myśl diamenty, to światło. Z twoich ust powinny wychodzić tylko opinie szczere, prawdziwe. Prawda powinna być tylko wypowiadana. Nie chachmęcić, nie kłamać, nie kontrolować.
Zwracaj uwagę, koncentruj się tylko na tym, co naprawdę ma dla ciebie znaczenie. Wszystko inne, tego za dużo, czy to będą ubrania, czy papiery, czy nie wiadomo co jeszcze, ten cały bałagan. Uwolnij się. Nie rób czegoś i nie wypowiadaj czegoś, co jest tylko po to, żeby się nachapać, żeby więcej, bo nigdy nie za dużo. Pozbywaj się tego wszystkiego, co już ci nie służy. A co cię przybliża do twojej wyższej świadomości, do prawdy twojej duszy, do tego, co naprawdę ważne i istotne. Idź w tę stronę. Wow. Wiecie, tu mi się kojarzą na sam koniec politycy. Nieważne po której stronie. Ja już mówię od lat, że ten system nie ma sensu, który mamy. Nieważne co mówią, nieważne co przyrzekają i obiecują. Akurat wczoraj oglądałam Yellowstone. Chyba to był trzeci epizod drugiego już sezonu, kiedy to syn tego głównego bohatera, którego gra Kevin Costner, Jamie, prawnik, stara się na gubernatora, jakieś ważne stanowisko, ale musi wystąpić przeciwko własnemu ojcu, przeciwko rodzinie i on tego nie robi. Ale wcześniej jemu pani gubernator mówi, słuchaj, jest jedna rzecz być u władzy, a druga rzecz zostać wybranym, dostać w ogóle to stanowisko. No i tłumaczy jemu, co jest od dawna, mnie przynajmniej wiadomo, że wszystkie chwyty są dozwolone. Kiedy starasz się o jakieś wysokie, urzędowe, rządowe stanowisko, jakie mamy do czynienia, nie tylko w Polsce, ale tu i w Stanach, już o niczym się nie mówi, wiecznie na komórce dostaje teksty, głosuj na to, głosuj na tamto. Wszystko mogę powiedzieć, wszystko mogę zrobić, wszystkie chwyty są dozwolone, aby tylko zacząć rządzić. Dostać się do tego koryta, do władzy, do pieniędzy. Więc może będziemy dużo słyszeć w drugiej połowie czerwca i dlatego widzicie, siła wyższa mówi zamknij uszy, zamknij oczy, zamknij nawet usta. Poczuj wewnątrz siebie, co w tobie jest. Odpocznij, zrelaksuj się. Bo i łatwiej ci wtedy będzie usłyszeć swoich przodków, usłyszeć mądrość starożytną, usłyszeć głos anioła, głos własnej duszy, która zawsze dobrze ci podpowiada. A więc nie dać się ogłupić, ogłuszyć tym wszystkim, co się dzieje dookoła, co pokazują, co mówią, co wygłaszają te swoje opinie pomalutku, spokojnie, ponieważ energia się zmienia. Coraz więcej światła jest rzucane na ziemię i wszystko się rozświetla. Więc nagle tajemnice. Wiedza, o której pojęcia nie mieliśmy, będzie się ujawniać. I możemy nagle zrozumieć chwileczkę. Teraz ja inaczej już myślę. A byłam taka tego pewna kiedyś. No właśnie. Czyli ta druga połowa czerwca. A ja czuję, że to już jest 10-11. Gdzieś teraz. Wszystko zacznie się.
No może wszystko zacznie się zmieniać, ale dużo się pokaże, dużo może się zmienić na naszych oczach. A więc nie goń w ciemno za czymkolwiek, spokojnie, relaks, zadbaj o siebie sam właśnie. I na tym zakończę. Na nieurodzajnej glebie nic dobrego nie urośnie. Żeby ratować innych, najpierw zadbaj o siebie, ratuj siebie samego, odżywiając się odpowiednio, wysypiając się, oddychając głęboko na świeżym powietrzu, oczyszczając swoją energię, uzdrawiając siebie. A potem pomożesz innym. Bo na żyznej glebie rośnie najwięcej. Buziaczki, uściski i pa.